Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Pobierz stopień dysocjacji elektrolitycznej kwasu HNO2 w roztworze o stężeniu 0,5 mol na decymetr sześcienny. Jeśli stała dysocjacja elektrolitycznej tego kwasu wynosi, no i mamy jej wartość. Ok, zaczynamy tutaj przede wszystkim od tego, że musimy sobie zapisać równanie tej dysocjacji elektrolitycznej, czyli przepisujemy sobie HNO2. Kwas azotowy 3. Tak, O. I tutaj mamy H2O, kation wodoru i anion reszty kwasowej. Ok. Następnie musimy ustalić, czy jest to słaby, czy mocny kwas, bo ma to wpływ na wzory. Jak to wyliczamy? Otóż, c na kd. c to stężenie, czyli mamy 0,5 mol na decymetr sześcienny. A tutaj mamy kd 5,1 razy 10 do minus czwartek. I teraz tak. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj nie mamy jednostki, więc tych jednostek nie wpisujemy, bo ma nam tu wyjść liczba. Tutaj po prostu bez jednostki wartość. Ok, czyli mamy tak: 0,5. Tutaj mamy 5,1 razy. Jak jest do minus czwarty, to znaczy, że mamy cztery miejsca po przecinku. Raz, dwa, trzy i na czwartym jedynka. Wymnażacie sobie dół, potem górę dzielimy przez ten dół i otrzymujemy tutaj 980. Ok, czyli ta nasza wartość, która nam wyszła, jest większa od 400. To ważne, bo musi być wartość większa lub równa od 400, wtedy mówimy o słabych elektrolitach. My tu mamy więcej od 400, czyli mamy słabe elektrolity. Zatem mamy stopień dysocjacji elektrolitycznej tutaj wyliczyć, to jest alfa. No to alfa to będzie pierwiastek z kd na C. Tutaj możemy sobie to od razu wpisać. Poczem by nie, będziemy tutaj mieć pięć miejsc po przecinku. Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj jest już ta piątka. I jedynka. Na 0,5, jeszcze tylko usunę ten pierwiastek, bo to musi być całe pod pierwiastkiem. Hop. Wbijacie sobie to w kalkulator i otrzymujemy tutaj 0,032. Zamieniamy to na procent, czyli wymnażamy razy 100 i to będzie 3,2. No, i odpowiedź, że stopień dysocjacji kwasu azotowego 3 albo po prostu HNO2 wynosi 3,2%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.